Tym razem Grzegorz Pana-Komincz kontra Max Pax. Polak mierzy się z Duńczykiem. No i oczywiście Polak niebieski, Max Pax czerwony. Mapa Iliad. No i Max Pax zaczyna od pylona gatewaya na dole. Mana akurat gateway buduje na górze i zobaczymy, czy polecą te... No tak, już chyba widać nawet, że pójdą właśnie trochę innymi początkami. O, Mana zobaczył tylko, że jest to faktycznie gateway na dole i zaczyna swoim zwiadowcą coś tutaj innego już ćwiczyć. Jest drugi gateway. Poszedłbym się przejść gdzieś. Jakie refleksje. Najlepiej się spaceruje koło północy w tych temperaturach. Polecam. Tylko trzeba uważać, żeby ktoś nie pobił, ale tak to ekstra. No dobra, Mana. Coś ukrywa. Max Pax jeszcze nie ma pojęcia co, ale szuka zelotu jak zwykle. Map Hacker 1. Aaa, 3 Gate Robo, czy coś innego? No, dokładnie. Mana lubi tę taktykę. Ostatnio na Showtime'a też dwa razy zagrał w Best of 3. Swoją drogą też mam jakąś tam opcję jechania w góry we wrześniu, czy coś takiego chyba? Jakieś takie historie. Ale raczej wyjdzie StarCraft z tego. I siedzenie przed komputerem. Chyba we wrześniu, tak. Po co w góry? Nie wiem. Nie wiem, po co ludzie tam jadą. Integrować? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Też mi tak w góry średnio, bo jeszcze ktoś rzuci głupi pomysł, żeby gdzieś iść. Pozwiedzać. I po co nam to? Też nie wiem, po co tam jadę. Tak się człowiek będzie kręcił dookoła. Dobra, leci Stalker. To jest bardzo fajne zagranie, bo jest też ta bateria i do niej zawsze można się wycofać. Jest taka ciepła przystań. No, ale... Gdzie jest wojsko Max Paxa? Aha, to ta Oracle, to te wojsko miało być chyba. No, Grzegorz. Dwa Stalkery defensywnie są przywoływane. Polak stracił 7 probek. A Max Pax w sumie 4. To też tak oberwał znacząco. O, jakby tego pylona mu rozwalił zanim... No, wyskoczy, nie wyskoczy. A, i wyskoczy. Ale spokojnie, nie ma baterii, Duńczyk. Mikro i Grzegorz, mikro. I każdy Stalker jest przecież na wagę złota. Podnieść, podnieść, dobrze. I teraz walczymy. No, walczymy czy nie walczymy, bo tak z tego Warpisma nie wyrzucał specjalnie szybko swoich jednostek, ale nie, no, jest znakomicie. Oby tak dalej. W naturalu są też dwie baterie. Ciekawe, czy skupi się na nich Mana. Max Pax nie ma pojęcia, jakie będzie kolejne posunięcie Polaka, więc tak stał trochę nie najlepiej ustawiony. Doskonale. Kolejna bateria do zniszczenia. Można też zająć się nawet samym Cybercorem za moment, jeżeli Max Pax odpuści tę lokalizację, a wiele na to wskazuje. Nie robi kolejnego Void Raya, nie robi baterii. Słabo wygląda teraz Max Pax. Jest martwy jak bar sałatkowy w Teksasie. Cała naprzód. A, tu jest jeszcze Sentry z Forcefieldem. Doskonale. No, ale Void Raya. Nie no, Grzegorz, teraz trochę było słabo.
Znaczy i tak wygrywa, ale... No nie wiem. No żywiej, żywiej, żywiej. Wchodzimy, wchodzimy. Te bardziej żywotne stalkery przodem. Doskonale. Każda proba na wagę złota. No i teraz pod baterię może w razie czego uciec mana. No i klasa. No i wygrał. Super. Pierwsza mapa. Zakończona powodzeniem. GG. W górach jeszcze najlepiej. Dobra, max packs, mana i lecimy. O, i teraz widzę, że będzie kultura z obu stron. To jest mapa Oblivion, grana również w GSL-u. Zrobiona przez The Music 246. Gaz na niedźwiedzie, kto to wymyślił? No taki mocniejszy pewnie gaz pieprzowy albo pojemniejszy. Ale jest coś takiego. Jestem wybitnym teoretykiem chodzenia po górach, ucieka się w dół zygzakiem. Chyba jak strzelają. Musisz się zaprzyjaźnić i cię nie zjedzą, no ale wiesz, jak mnie najpierw zjedzą, a ja potem się spróbuję zaprzyjaźnić, to też może pójść nie tak coś. Ci, którzy nie umieją uciekać, już się nie wpisują w statystyki. Dawidmo, bardzo dziękuję, siema. Dzięki wielkie za wsparcie, buongiorno. No poważnie jest gaz na niedźwiedzie. Jest coś takiego. Ja nie wiem, czy on działa, ale jest coś takiego. Na Lanien Grego historia z uciekaniem przed niedźwiedziem? Geralt, zdarzyło ci się? Trzeba będzie to zapamiętać. Ale rzeczy będę... Boże, co tu się dzieje? No Mano niestety jest przyblokowany przez budynki Max Paxa i nie może zbudować swojego Nexusa, także zamieszanie jest trochę spore. Najgorsze, że Max Pax też sprytnie zaczął od centry, więc on będzie mieć wszystkie informacje o planach Polaka. No a Mana tak zwyczajnie gra. Twilight Council. Trochę mnie dziwi, że Zeloty nie zagrał Polak. No ale ma dwa stalkery przynajmniej teraz. Najgorsze, że Mana nie robi probek, bo ma jeszcze supply bloka. No, trochę takiego dużego nawet bym powiedział supply bloka. A tak, sorry, 1-0 dla Many oczywiście. Musi tylko jedną mapę jeszcze wygrać Mana. To jest całkiem interesujące, że on robi... O! Ja kiedyś tak raz zagrałem, tylko teraz nie pamiętam, ale chyba na Max Paxa. Albo na Hellraisera. Albo na tego trzeciego. Ale jestem prawie pewien, że to na Max Paxa było. I też zrobiłem taką mega szybką trzecią bazę, tylko że wtedy Max Pax się o niej tak wcześniej nie dowiedział, tak jak tutaj to będzie miało miejsce.
No nie da. O Jezu, i on jeszcze robi Immortal Pusha. Oj, źle jest. Bardzo źle. On mógłby teraz skasować proby i zrobić ten, właśnie gateway'e. No, no, no. O kurczę. Nie zazdroszczę maniem. Bo za chwilę będzie musiał się obronić, a nie będzie miał do końca takiej samej silnej armii. Ani baterii. Nie robi trzeciej bazy Max Pax. Robi za to 4 gate'y. No nie widzę tego. No ale zobaczmy. O, nie złapał Immortala, ani Sentry, ani niczego. Ale zaraz będzie mieć baterię i w sumie... Może z tą baterią coś się uda. Może jest potencjał. No, żyje. Do baterii bez kija nie podchodź. Co ten Max Pax? Czy to będą adeptki? Może wysłać dwie adeptki do pierwszej bazy i do drugiej bazy. O, właśnie się zaczyna robienie adeptek. Niestety mana ich nie widzi. Idealnie poza jego wizją. A, i tu nie ma proby, która by zablokowała ten ruch. No to źle. Teraz super bateria jest potrzebna. Właśnie jej użył mana. Nie no, w sumie z blinkiem. Ej, dobrze jest. Kurczę, mana. Przeżył. No to teraz chyba z górki, nie? Jednak geniusz. No bardzo dużą przewagę mam mana z jednej strony, ale z drugiej Max Pax zauważył, że nie ma tutaj obserwatora. Na szczęście jest jakiś kanon. No i Robo Facility, który musi zrobić obserwera. Tutaj też może jakiś kanon by nie zawadził, chociaż teraz to mana ma inicjatywę i wychodzi. No i tylko co on może tutaj zrobić? O, i też plus jeden ma mana. Ej, dawaj mu te złoto, znaczy nie złoto, tylko trzecią bazę. A tutaj force fieldy. No i klasa. I teraz już bardzo łatwo da się zniszczyć tę bazę. Pylona też. No teraz to już z górki, naprawdę. O, widzę, że jeszcze jakieś dwie adeptki tutaj latają. Doskonale. Jeszcze bardziej opóźnił Duńczyka Polak. Także już tylko z... Dark Templarami mogą być problemy. Czy to jest... Nie, to nie jest warpizm. Gdzie jest warpizm? Ach, tu jeszcze, z lewej strony. Jak zrobił na krawędzi. Na piksel wyliczył. No, Grzegorz, pierwszy kanon... W naturalu. Drugi tutaj widzimy w tej bazie. Ciekawe, czy zdąży go dokończyć. Nie, chyba Dark Templar będzie szybszy, niestety. Kurczę, niedobrze, ale Obserwer zaraz też będzie w gotowości. Kolejny Dark Templar, ale jest też kanon w trzeciej bazie. Mana musi bronić tych baterii. Świetnie, pozbył się Dark Templara. O, taki skok zaliczył Max Pax. Przecież teraz będzie otoczony. Mana tutaj powinien przywoływać zelotów chyba. Dokładnie, jest dwóch zelotów przywoływanych. 15-19 probek padło. No, trochę się robi nieprzyjemnie. Dobry snipe na Warpizma. No i mocne to były obrażenia. Ale teraz Max Pax stracił całe wojsko, więc w sumie to jest z powrotem, myślę, że korzystnie dla Polaka. Może jakaś nagła kontra. Plus 2 też będzie mieć za chwilę mana. O, mana robi dalej stalkery. Jest ciekawe. Zauważył tego obserwera? Jeszcze nie, a jednak zauważył. Dobrze, dobrze.
Jeszcze jeden Dark Templar, ale tutaj akurat jest kanon. Znaczy i tak da się coś rozwalić Dark Templarem, z dwie proby w sumie, czy trzy może nawet. Ale... A, no, chyba że mana szybko nimi ucieknie, to już się nie da. Tylko blokuje ciałem. Dobrze. Dobrze, mana. O, jest zablokowany, elegancko. Szanuję ten ruch, bardzo dobry zresztą. No i teraz nagła kontra. O, chociaż spodziewana pewnie. I lecimy po zwycięstwo. No mana ma dużo więcej, więc mana musisz. Jeszcze szarża jest gotowa. Maxpax jedyny co posiada do tego Archona, ale to jest trochę mało. Można wskoczyć tutaj do pierwszej bazy przeciwnika. I tak zapewne postąpi Polak. Tylko trzeba przerzucić jednego zelota i sentry. No i te wszystkie inne zeloty, które są już w warpryzmie. Albo i nie. Pójdzie na piechotę jeden. Tak, też można. O, tego. Chociaż nie, to jeszcze nie dezaktywuje Twilight. Ale kolejny strzał. A, i tak zdąży zrobić szarżę. Ale przynajmniej plus 2 do ataku będzie opóźnione. Ona jeszcze leci obserwerem, ale już właśnie jest on na miejscu. No i ciśniemy. Mógłby schodzić z tej rampy mana. O, Maxpax się chyba tego spodziewał, bo użył super baterii. A to psikus. Teraz będzie walka o to, kto rozwali komu obserwera. A może i nie. Maxpax nie jest taki ryzykant. Doskonale. No nie no, więcej ma mana, to żadna sztuka teraz chyba zwyciężyć. Jedyne na co musi uważać, to na to, żeby o własnego obserwera nie stracić, ale rozłożył go tak z tyłu właśnie bardzo rozsądnie i... No musi się udać. No i 2 do 0 dla Grzegorza, brawo. Bardzo dobrze rozegrane PvP. Well played. No szybka trzecia baza i skuteczna obrona dały mu fajne prowadzenie. Maxpax. Myślałem, że ukara to Maxpax miał niby dobre rzeczy, żeby to ukarać. A jednak się nie da. PvP i baterie. Dobrze. Gouka i Muri, a bo zwiastowałeś przegraną many. Nie. Siema. Dobra, zobaczymy zaraz co dalej będzie. Na razie czekamy na mecz. Nie no, tym gazem się siebie nie psika. To tak jakby siebie spryskać gazem pieprzowym. To lepiej nie. Nie jest to rekomendowane. Chyba, że ktoś chce się przez dłuższy czas zwijać z bólu. Nie no, góry nawet fajne. Udanego wypoczynku czy coś tam. Tamto ludzie szturmują te morskie oko czy coś takiego.